Ostatnie spotkanie było już jakiś czas temu, więc żeby nam te najważniejsze treści nie umknęły, powtórzę tak najkrótszy sposób, o czym żeśmy mówili. Więc staraliśmy się określić to, czym jest filozofia, a najlepiej zawsze określa się przez pewien kontrast z tymi innymi jakimiś dziedzinami, rodzajami ludzkiej aktywności, które są nam znane. I mówiliśmy, że filozofia z jednej strony bardzo przypomina naukę i w rzeczywistości wszystkie nauki, wszystkie rodzaje, gałęzie nauk wywodzą się z filozofii, ale jest też istotna różnica, ponieważ filozofia jest bardzo ogólna, jest najogólniejsza. Nie ma nauki, która by mogłaby się mierzyć w ten sposób z filozofią. Filozofia rzeczywiście dotyczy wszystkiego, całej rzeczywistości. To oczywiście wiąże się też z pewną słabością filozofii, bo jeżeli chcemy patrzeć na rzeczywistość w sposób najszerszy, jeżeli chcemy umieć ogarnąć całą rzeczywistość, to oczywiście będzie się to w praktyce odbywało za cenę pewnej precyzji. Nauki, zwłaszcza ścisłe, przyrodnicze, właśnie dlatego są tak precyzyjne, ponieważ dokonują pewnego rodzaju redukcji. Charakteryzują się pewnym redukcjonizmem, sprowadzają rzeczywistość do pewnego poziomu, dzięki temu mogą badać rzeczywistość, właściwie ten aspekt, obszar rzeczywistości w sposób precyzyjny, ale niestety często jest koszt bardzo wysoki. No ten redukcjonizm rzeczywiście ma swoje konsekwencje i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Filozofia odwrotnie, jest bardzo ogólna, ale niestety to oznacza, że możemy względnie niewiele powiedzieć o rzeczywistości. O ile to jeszcze w starożytności nie było tak widoczne, tak w czasach nowożytnych różnica jest zasadnicza. I dla kogoś, kto zna dobrze nauki ścisłe, techniczne, przyrodnicze, z łatwością zauważy, że filozofia może powiedzieć, owszem, o wszystkim coś konkretnego i to bardzo pewnego. Będziemy potem jeszcze mówić o pewności poznania i zobaczymy, że filozofia, właśnie to poznanie metafizyczne ma pewną ogromną przewagę nad poznaniem dostępnym nauką przyrodniczym, że tak naprawdę metafizyk, chociaż poznaje właśnie niewiele, ale po pierwsze poznaje rzeczywistość jakby w całej pełni, a po drugie poznaje w sposób znacznie pewniejszy w istocie niż ten, który poznaje na poziomie nauk przyrodniczych. Poznanie metafizyczne dlatego tak bardzo się nie dezaktualizuje, jest cały czas czymś wartościowym i możemy z wielką korzyścią dla nas czytać na przykład pisma Arystotelesa, te metafizyczne, podczas gdybyśmy tutaj skupili się na lekturze jego dzieł z dziedziny botaniki, czy zoologii, czy meteorologii, czy czegokolwiek tego rodzaju, się okazało, że jest to wiedza zupełnie anachroniczna, że ona by tylko właściwie uśmiech politowania mogła budzić na naszych ustach, a jednocześnie na poziomie metafizyki są to ciągle bardzo wartościowe rozwiązania, które stały się podstawą dla rozwiązań świętego Tomasza, które też przecież mają już kilkaset lat, a ciągle nie są jakoś nieaktualne. To jest właśnie wartość poznania metafizycznego. Będziemy o tym mówić później już przy omawianiu pewnych konkretów tego poznania. Ale to jest ta pierwsza rzecz, a więc ma coś wspólnego z nauką i co więcej jest właśnie pewnym korzeniem wszystkich nauk, z tego korzenia nauki rzeczywiście się wywodzą. Ale też mówiliśmy o tym, że jest pewnego rodzaju związek z religią, ale to związek polegający po prostu na tym, że jeżeli chcemy uprawiać filozofię, musimy być wolni od pewnego rodzaju dogmatyzmu. To brzmi trochę ironicznie z tej przyczyny, że przecież wiemy, że filozofia jest podstawą dla teologii, ale faktycznie, jeżeli chodzi o podstawę rozumienia rzeczywistości, musimy spojrzeć na nią w sposób taki wolny od różnego rodzaju dogmatycznych treści, które się w tych religiach pierwotnych czy fałszywych religiach jakoś wsączały w ludzkie umysły. Często się zresztą tamte religie wiązały, nie tylko były błędne oczywiście, ale także wiązały się z przyjmowaniem pewnych poglądów, które na poziomie filozoficznym potem okazywały się wielkimi przeszkodami do poznania prawdy. Więc w tym rozwoju historycznym było to istotne, żeby można było spojrzeć na rzeczywistość jakby bez tego balastu religijnego, chociaż jakby w naszym kontekście wiemy dobrze, że oczywiście jest pewna harmonia między naturą i łaską i w rzeczywistości ktoś, kto jest bardzo wierzącym katolikiem, wówczas też i
dużo łatwiej jest mu zrozumieć podstawy rzeczywistości. Będzie to bardzo widoczne u świętego Tomasza, bo jego największe osiągnięcia właśnie filozoficzne były możliwe dzięki głębokiemu zjednoczeniu z Bogiem. Dzięki przyjmowaniu, głębokiemu temu przyjęciu tych i zrozumieniu, takiemu przekontemplowaniu treści objawionych. Bo wtedy można lepiej zrozumieć rzeczywistość, tak? Bo to jest, oczywiście tutaj mając na uwadze cały czas różnicę między teologią, czyli nauką, która swoje zasady bierze z objawienia, a filozofią, czyli nauką, która swoje zasady odczytuje z rzeczywistości za pomocą naturalnego intelektu. Ale jednak ze względu na tą harmonię między naturą i łaską, ze względu na to, że jeden jest autor natury i łaski, dlatego też rzeczywiście filozofia będzie miała wiele właśnie z odpowiedniego przyswojenia sobie tego, co zostało nam przez Boga objawione. I trzecia wreszcie sprawa, mianowicie mitologia, która była pewnym punktem startowym, z której filozofia rzeczywiście wyrosła, z tym, że znowu przez pewien kontrast, przez pewne zaprzeczenie, przezwyciężenie mitologii. W tym sensie, że mitologia daje rozwiązania na te najważniejsze dla człowieka problemy, ale właśnie nieracjonalne. Ale właśnie rozwiązania, które nie zadowalają człowieka, które nie odpowiadają na pytania w sposób właśnie racjonalny i logiczny, i filozofia chce to przezwyciężyć. I filozofia próbuje rozwiązać te zagadnienia, ale w sposób racjonalny. I co więcej, to jest bardzo charakterystyczne, że te pierwsze systemy filozoficzne starożytnej Grecji, one są przecież tak podobne właśnie do rozwiązań mitologicznych. One tak bardzo mocno przypominają je, ale oczywiście z wyjątkiem tego, że starają się w sposób racjonalny wyjaśnić rzeczywistość, podczas gdy mitologia robi to na poziomie pewnych jakichś takich nieracjonalnych historii i bajek. I też okazuje się w praktyce, że ci, którzy starają się racjonalnie wyjaśniać, którzy nie zadowalają się pewnymi opowieściami, pewnymi bajkami, mają też w praktyce większą skłonność właśnie do filozofii realistycznej, o której żeśmy trochę mówili, na której nam bardzo zależy, czyli tej filozofii, która będzie koncentrowała się na tym, co rzeczywiście istnieje, a nie na pewnych jakichś możliwych do pomyślenia bytach, na pewnych narracjach, które sobie można zawsze opowiadać. Człowiek, wiadomo, jest istotą, która jest z natury swojej ciekawa, która lubi takie właśnie różne historie, ale to jest tutaj nie najważniejsze. Najważniejsza jest oczywiście prawda. I filozofia realistyczna będzie się skupiała na tych rzeczach, na tych bytach, które rzeczywiście istnieją. I z tej racji bardzo ważne jest właśnie to racjonalne, logiczne myślenie. Ono nam umożliwia dotarcie do rzeczywistości i odczytywanie jej w odpowiedni sposób. A więc czym jest filozofia? Więc po pierwsze musimy pamiętać o tym, to jest bardzo charakterystyczne, że filozofia w takim rozumieniu, w jakim tutaj będziemy o niej mówili, a więc w tym rozumieniu tomistycznym, arystotelesowskim, ona jest przede wszystkim związana z rozumieniem dla samego rozumienia. Celem poznania filozoficznego jest po prostu zrozumienie rzeczywistości. Nie jest nim działanie, w pierwszej kolejności nie jest nim wytwarzanie, ale właśnie rozumienie samej rzeczywistości. Chociaż za tym najważniejszym aspektem idzie oczywiście, idą kolejne te dwa, więc oczywiście właściwe wytwarzanie i właściwe działanie są jakby pochodną tego, że dobrze rozumiemy rzeczywistość. Ale zasadniczym celem filozofii jest właśnie rozumienie dla samego rozumienia. Bardzo mocno o tym pisze Arystoteles i też święty Tomasz oczywiście to bardzo mocno podkreśla. To jest coś bardzo dla naszej mentalności obcego. Zasadniczo człowiek w czasach nowożytnych zaczął bardzo koncentrować się na tym, co praktyczne. My jesteśmy tym tak bardzo przesiąknięci, że nawet często umyka to naszej uwadze, ale tak jest w istocie, że nawet takie wydawałoby się bardzo teoretyczne, właśnie bardzo nastawione na umysłowe działanie czynności, jakby w sposób taki nawet nie do końca świadomy, staramy się podporządkować pewnemu praktycznemu działaniu. Także uczenie się, rozważanie jakichś pewnych rzeczy zawsze traktujemy jako pewne tylko narzędzie do tego, żeby coś w praktyce robić.
Człowiek się uczy tylko po to, żeby potem zarabiać pieniądze, uczy się tylko po to, żeby wytwarzać jakieś rzeczy, żeby wymyślać jakieś wynalazki, żeby ulepszać działanie pewnych instytucji. Nie mamy już praktycznie rozumienia dla czegoś, co było w czasach starożytnych i do czasów jeszcze, powiedzmy, tych nowożytnych, jeszcze w średniowieczu też to było jakoś żywe, przekonania, że właściwie jest taki rodzaj aktywności ludzkiej, który ma wartość sam w sobie, nawet jeżeli nie służy żadnym praktycznym działaniom. Jest po prostu czymś samym w sobie wartościowym. Właśnie chodzi o tą kontemplację, teorię. To po grecku nazywa się teoria. Takie kontemplowanie, oglądanie rzeczywistości. O tym też pisze Arystoteles. I dlatego najpierw będziemy mówić o celu filozofii, chociaż cel jest czymś, co się osiąga na końcu, ale co jest w zamierzeniu na samym początku. I warto jest dlatego powiedzieć najpierw właśnie o celu. Po co my w ogóle filozofię chcemy uprawiać? Bo cel będzie budził w nas pewną motywację. Otóż Arystoteles mówi bardzo wyraźnie w Zachęcie do filozofii, pewnym dziełku, które jest do tego właśnie przeznaczone. I pisze tak we fragmencie 18. A teraz możemy po prostu zapytać, dla których to spośród wielu istniejących rzeczy natura i Bóg powołali nas do życia? Zapytany o to Pitagoras odpowiedział, ażeby oglądać niebiosa. I dodawał, że jest obserwatorem natury i w tym właśnie celu został powołany do życia. Zobaczcie, że to jest oczywiście pogląd, wydawałoby się zupełnie pogański, pogląd taki naturalistyczny. No jest tutaj oczywiście mowa o Bogu jako jakimś pierwszym poruszycielu, ale niekoniecznie to jest Bóg w rozumieniu religii. Jest to po prostu jakaś taka myśl, która była dla tamtych ludzi czymś zupełnie powszechnym, oczywistym, ale najbardziej niezwykłe jest to, że dokładnie tak myśli święty Tomasz. Że dokładnie tak myśli święty Tomasz. Święty Tomasz naucza, że człowiek jest właśnie stworzony do tego. Pierwsze zdania z sumy filozoficznej tak zwanej, czyli sumy contra gentiles świętego Tomasza, bardzo nas w tym utwierdzają. Bo tutaj święty Tomasz pisze tak. Otóż celem ostatecznym każdej rzeczy jest to, co zamierzył jej pierwszy twórca lub poruszyciel. Pierwszy zaś twórca i poruszyciel wszechświata jest intelektem. Ostatecznym celem wszechświata musi więc być dobro intelektu. Takim zaś dobrem jest prawda. Ostatecznym celem całego wszechświata musi zatem być prawda i przede wszystkim jej rozważaniem musi zajmować się mądrość. Czyli celem istnienia świata jest prawda. Celem istnienia świata jest dobro intelektu. Intelekt jest najbardziej wartościową rzeczą w ogóle spośród rzeczy stworzonych. Celem właśnie istnienia jest poznawanie prawdy. To, żeby człowiek i anioł mógł kontemplować Boga w wieczności. To jest celem istnienia świata. I nam się przede wszystkim kojarzy religia z miłością. Kojarzy nam się to ze względów na pewne praktyki religijne, ale też i na pewne przesunięcie akcentu, które nastąpiło właśnie już gdzieś tam w późnym średniowieczu. To niestety to franciszkanie jako pewien zakon się do tego w dużej mierze przyczynili, do tego przesunięcia akcentu. Natomiast dla samego świętego Tomasza i w ogóle dla tego nurtu, powiedzmy nie tylko tomistycznego, ale dla Dominikanów, w ogóle dla tych wszystkich zakonów, które jakoś mocno były związane z takim budowaniem na tym, co było w starożytności najlepsze, było rzeczą oczywistą, że to właśnie intelekt jest, jego dobro jest tym rzeczą najważniejszą i że właśnie prawda jest tym, co jest najwznioślejsze i poznawanie prawdy jest celem istnienia człowieka. Tak to będzie rozumiał święty Tomasz. Wizja uszczęśliwiająca w swojej istocie polega właśnie na oglądaniu. Oglądaniu Boga i tym samym cieszeniu się nim. Tak? Radość, szczęście jest pewną konsekwencją tego, że się ogląda Boga. To jest na poziomie nadprzyrodzonym. Ale na poziomie naturalnym, taką właśnie podstawą naturalną, to jest nic innego jak ta kontemplacja filozoficzna. Zrozumienie tych pierwszych zasad właśnie dzięki filozofii. Filozofia staje się pewną naturalną podstawą dla tego, co potem jest możliwe w niebie dla błogosławionych i dla świętych. Filozofia jest takim na poziomie naturalnym najdoskonalszym działaniem człowieka.
I tutaj jeszcze, żeby nam nie umknął ten wątek, który jest jednak dość ważny i głęboki, nie wolno go tak zostawiać, żeby tutaj nie było jakichś nieporozumień. Dlaczego więc nam się kojarzy przede wszystkim religia z miłością? No to też nie bez przyczyny. Jest pewnego rodzaju ważny powód, dla którego tak właśnie się kojarzy. Nie jest to też do końca błędne. Otóż chodzi o to, że musimy odróżniać dwie rzeczy. Działanie samo w sobie i działanie jakby w konkretnym aspekcie. Jeżeli chodzi o działanie samo w sobie, to intelekt, jego działanie, czyli myślenie, jest czymś doskonalszym niż kochanie. Czyli intelekt, jako władza duszy, jest wyższa, jego działanie też jest samo w sobie rozważane, jest wyższe od działania woli, władzy duszy, władzy pożądawczej, która ma kochać. A więc zasadniczo lepiej jest poznawać niż kochać. Lepiej jest myśleć niż kochać. Ale jeżeli chodzi o Boga tutaj na ziemi, dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, to doskonalszą rzeczą jest właśnie kochanie Boga niż jego poznawanie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na ziemi poznajemy Boga bardzo niedoskonale. I nasze jakby myślenie sprowadza Boga z całej tej jego doskonałości na nasz poziom. Jakby próbujemy Pana Boga zredukować. Obniżamy jakby jego do naszego poziomu. Natomiast miłość, odwrotnie, miłość nas podnosi do niego. Niezależnie od tego, że nie rozumiemy dobrze, kim jest Bóg, miłości to nie przeszkadza. Dzięki miłości jednoczymy się z Bogiem, którym wiemy tylko w sposób niejasny i nieścisły, że przekracza to wszystko, co możemy poznać. I to miłości wystarcza. Miłość jakby więcej nie potrzebuje. Miłość ukierunkowuje ku Bogu. Wobec tego podnosi człowieka ku Bogu. I dlatego tutaj na ziemi miłość jest czymś doskonalszym niż poznawanie, jeżeli chodzi o Boga. Ale tak ogólnie, jakby abstrahując od tego, co mamy poznawać i co mamy kochać, to rzeczywiście poznawanie jest doskonalsze. I w niebie już właśnie ginie ten zasadniczy powód, dla którego tutaj na ziemi kochanie jest doskonalsze. Bo tam święci i błogosławieni widzą rzeczywiście Boga takim, jakim On jest sam sobie. I dlatego już wtedy wraca ta właściwa harmonia, ta właściwa hierarchia między władzami ludzkiej duszy. A więc wtedy okazuje się, że znowu poznawać jest rzeczą doskonalszą niż kochać. I dlatego istota życia w niebie polega właśnie na poznawaniu, a nie na kochaniu. Tutaj na ziemi, natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy od człowieka niższe, też lepiej jest je poznawać niż kochać. Dlatego, a ponieważ filozofia zajmuje się różnymi rzeczami, ale wychodzi od tych rzeczy najbardziej człowiekowi, jakichś bliskich i często właśnie od człowieka mniej doskonałych, czyli od poznawania roślin, zwierząt, poznawania różnych minerałów, tych różnych rzeczy, też wytworów człowieka. Od tego przecież filozofia będzie startowała, a też ich poznawanie jest doskonalsze od kochania. Dlatego zasadniczo ta wyższość poznawania nad kochaniem jest i w takim ogólnym przypadku czymś bardzo ważnym, musimy o tym pamiętać, i w wielu innych konkretnych przypadkach. I właśnie najważniejsze jest to, że to wróci kiedyś w niebie. Tutaj natomiast na ziemi, jeżeli chodzi o Boga, doskonalszą jest rzeczą kochać Go niż poznawać. I dlatego religia nam się kojarzy przede wszystkim właśnie z miłością. To nie jest tak do końca błędne, ale musimy pamiętać, że to ma pewne ograniczenia i to się też kiedyś skończy. Dlatego właśnie tym celem poznania filozoficznego jest poznanie dla samego poznania. I pisze Arystoteles dalej. A gdy zapytano Anaksagorasa, w jakim celu ktoś chciałby wybrać istnienie i żyć, dał taką odpowiedź. Ażeby oglądać niebiosa i gwiazdy, słońce i księżyc, bo wszystkie inne nic nie jest warte. Zgodnie z tym argumentem Pitagoras miał rację, gdy twierdził, że każdy człowiek został stworzony przez Boga w tym celu, ażeby poznawać i oglądać. Czy jednak przedmiotem tego poznania będzie świat, czy też jakaś inna natura, to może trzeba będzie rozważyć później. A to, co powiedzieliśmy, jest dostatecznym wnioskiem, bo jeżeli mądrość jest naszym naturalnym celem, ćwiczenie się w niej byłoby ze wszystkiego najlepszym. Dlatego inne czynności należy wykonywać przez wzgląd na dobra istniejące w samym człowieku, a te z nich, które są dobrem w ciele, przez wzgląd na dobro duszy. Doskonałość moralną powinniśmy rozwijać ze względu na mądrość, bo mądrość jest najwyższym celem. I dalej w fragmencie 24. Działalnością rozumu jest myślenie będące widzeniem przedmiotów myślowych, tak jak postrzeganie przedmiotów widzialnych jest działalnością wzroku. Ze względu na myślenie i rozum wszystkie inne rzeczy są pożądane przez ludzi, ponieważ są pożądane ze względu na duszę, a rozum jest najlepszą częścią duszy. Wobec tego wszystkie rzeczy istnieją ze względu na to, co jest najlepsze. Czyli na to, co jest związane z rozumem i z myśleniem. I dalej pisze tak.
Spośród myśli te są wolne, które mogą być wybierane dla nich samych. Natomiast te, które prowadzą do wiedzy dotyczącej czegoś innego, są podobne do niewolnic. A więc te myśli, które koncentrują się na rozważaniu tych najważniejszych spraw, czy to tych pierwszych zasad, czy te myśli, które dotyczą tego, co najogólniejsze, najwznioślejsze, najbardziej związane z Bogiem, te są najwolniejszymi myślami, najbardziej wolnymi, najbardziej wartościowymi. Natomiast te myśli, które prowadzą do jakiegoś działania odpowiedniego, do wytwarzania, one są podobne do niewolnic, zdaniem Arystotelesa. To, co ma w sobie cel, przewyższa zawsze to, co służy jako środek do czegoś innego, a to, co jest wolne, przewyższa to, co nie jest wolne. Właśnie celem jest już nic innego, jak wiemy, jak kontemplowanie z punktu widzenia filozoficznego, naturalnego, kontemplowanie właśnie tych najwznioślejszych rzeczy, jakie są dostępne dla człowieka. Czyste myślenie jest zatem cenniejsze i lepsze niż myślenie skierowane ku poszukiwaniu pewnych korzyści. Czyste myślenie jest samo przez się bardziej cenne, a mądrość rozumu jest w tym rodzaju myślenia najcenniejsza. Tak jak w myśleniu dla działania najcenniejsza jest mądrość połączona z praktyczną wnikliwością. A więc to, co dobre i cenne, zawarte jest przede wszystkim w filozoficznych dociekaniach, ale oczywiście nie w każdym rodzaju dociekań. Nie każdy bowiem rodzaj dociekań jest cenny w sensie bezwzględnym, lecz tylko taki, który dotyczy naczelnej i kierującej światem zasady. To jest zresztą pierwsze zagadnienie filozoficzne, które w ogóle pojawi się w historii filozofii. Właśnie ta zasada, która jest naczelna, która jest kierująca, do której cały świat może być jakoś sprowadzony. Bo tutaj będziemy omawiać już pewnie może na następnych zajęciach historię filozofii w jakimś wielkim skrócie, żeby dać pewien kontekst dla poglądu świętego Tomasza. I będziemy widzieli wtedy, że rzeczywiście tak było, że pierwsi filozofowie bez wyjątku koncentrowali się właśnie na próbie odpowiedzi na pytanie, z czego ten świat jakby jest złożony, co ten świat spowodowało, co jest właśnie tą pierwszą zasadą, tą arche, mówiąc językiem greckim, co jest właśnie tym pryncypium całej rzeczywistości, z której ta rzeczywistość rzeczywiście wzięła swój początek. Ten rodzaj myślenia jest ściśle złączony z filozoficzną mądrością. Słusznie możemy twierdzić, że jest to mądrość we właściwym znaczeniu. Cóż to jeszcze jest mądrość? Musimy mieć świadomość tego, że nie jest to dokładnie to samo, co wiedza i nie jest to samo, co inteligencja. Otóż Arystoteles wyróżnia właśnie trzy cnoty, czyli trzy pewne takie właściwości, takie pewne doskonałości umysłu tak zwanego teoretycznego, czyli właśnie tego związanego z rozważaniem prawdy dla samej prawdy. Bo jest jeszcze umysł praktyczny, który dąży do tego, żeby działać, dąży do tego, żeby jakby przekuwać w czyn nasze jakieś umysłowe zdolności, ale wiemy, że to są pewne rzeczy jakby wtórne, mniej doskonałe, że największą doskonałością umysłu jest właśnie myślenie o tych rzeczach teoretycznych, myślenie jakby dla samego myślenia, poznawanie dla samego poznawania. Więc tutaj mamy do czynienia z trzema takimi cnotami, to się będzie oczywiście u świętego Tomasza również pojawiało, w przedziwny sposób pojawi się to nawet w opisie darów Ducha Świętego. To jest jakby pewna taka struktura, która się potem przejawia na takim nadprzyrodzonym poziomie. Więc to są te trzy cnoty. Po pierwsze to jest cnota inteligencji, czyli zdolność do wniknięcia w rzeczywistość, do odczytania tych pierwszych zasad, które stanowią jakby pewien kręgosłup podtrzymujący tę rzeczywistość, które są odczytywane dzięki właśnie tejże inteligencji. To jest cnota zresztą bardzo cenna. To jest rzeczywiście bardzo istotna umiejętność. Potem jest cnota wiedzy. Ona jest mniej cenna niż inteligencja, ale bez niej nie da się właściwie wykorzystać inteligencji w sposób jakiś konkretny i twórczy. Otóż wiedza to jest znajomość rzeczywistości jakby w świetle tych przyczyn najbliższych. Czyli nic innego jak zrozumienie jakiejś rzeczy w tym kontekście najbliższym. To jest coś, co oczywiście dzisiaj jest cenne, zawsze było cenne, ale nie jest tak cenne jak mądrość. Mądrość się różni od wiedzy. Mądrość jest niczym innym jak spojrzeniem na rzeczywistość jakby z perspektywy tych przyczyn najdalszych. Jest niczym innym jak zrozumieniem rzeczywistości. Zrozumieniem, czyli nie tylko umiejętnością jakiegoś wniknięcia, znajomością faktów, ale właśnie zrozumieniem tych faktów w świetle tych najwyższych przyczyn, które jakby stoją u podstaw wszystkiego. Tego najwyższego celu, po któremu wszystko zmierza, tej pierwszej przyczynie sprawczej, od którego wszystko bierze swój, której wszystko bierze swój początek, to najgłębsze wniknięcie w naturę rzeczywistości. To jest właśnie mądrość. To jest coś rzeczywiście najcenniejszego. Jest ona największą, najważniejszą cnotą intelektualną, najwyższą, najdoskonalszą.
I tutaj jeszcze pisze Arystoteles w fragmencie 28. To jest taki bardzo mocny fragment. Człowiek pozbawiony zdolności postrzegania i rozumu staje się podobny do rośliny. Pozbawiony tylko rozumu staje się podobny do zwierzęcia. Natomiast człowiek w pełni obdarzony rozumem staje się podobny do Boga. Oczywiście tutaj rozumienie Boga przez Arystotelesa, będziemy o tym jeszcze oczywiście mówić, jest inne niż dla nas to skojarzenie. Dla niego jest to jednak mimo wszystko pierwszy poruszyciel, ktoś, kto jednak stoi jakby pod całą rzeczywistością, który tą rzeczywistość w jakiś sposób napędza. Jest akurat u Arystotelesa tylko właśnie tym poruszycielem, ale brakuje tam pewnych elementów, które potem się pojawiły w refleksji filozoficznej, przynajmniej do pewnego stopnia, i które potem objawienie jeszcze jakby wyjaśniło jeszcze dokładniej, ale mimo wszystko to jednak znaczy bardzo wiele. Mówić, że przypomina jakoś Boga. To, że mądrość jest największym dobrem i najbardziej pożytecznym ze wszystkich rzeczy, stanie się jasne na podstawie dalszych wywodów. Zgadzamy się wszyscy, że rządzić powinien człowiek najlepszy i z natury swej najsilniejszy. Dalej, że jedynie prawo jest rządcą i autorytetem. Prawo, które jest mądrością i wyrazem mądrej myśli. A znowu, co innego może być dla nas wzorem i najdoskonalszą miarą tego, co dobre, jeśli nie mądry człowiek? Wszak to, co taki człowiek wybierze, jeżeli wybór był dokonany zgodnie z jego wiedzą, jest dobre, a przeciwne temu jest złe. Skoro wszyscy ludzie wybierają przede wszystkim to, co się zgadza z ich własną naturą, a więc sprawiedliwe życie wybierze człowiek sprawiedliwy, życie odważne człowiek odważny, życie umiarkowane człowiek umiarkowany, tak też mądry człowiek wybierze przede wszystkim mądre myślenie, będące dziełem tej zdolności. Jasne więc, że według najbardziej autorytatywnej opinii mądrość jest największym spośród wszystkich dóbr. Oczywiście dla nas tutaj musimy trochę właśnie uwzględnić to, co już mówiłem o tej wyższości miłości pod pewnym względem, że właśnie tutaj na ziemi doskonalszą jest rzeczą kochać Boga niż poznawać Boga, ale też musimy pamiętać o tym, że z mądrości, to znaczy z tego głębszego poznania, które na pewnym etapie przybiera postać nawet już mądrości, wynika właśnie głębsza miłość. Że w praktyce człowiek, który nie zna Boga, nie będzie dobrze go kochał. Będzie owszem kochał do pewnego stopnia, bo miłość wymaga tego jakiegoś bardzo podstawowego poznania, żeby kierować nas ku celowi ostatecznemu, ku Bogu, ale w praktyce, i to też jest bardzo dla Polski właśnie charakterystyczne, że ludzie bardzo... W Polsce jest rzeczywiście ten akcent mocno przesunięty na wolę, na kochanie też i potem trochę w konsekwencji na uczucia. Z tym się wiążą pewne określone zagadnienia i konsekwencje. Pewna też odporność na herezję w Polsce, właśnie dlatego niewiele herezji powstało, ale z drugiej strony to też powoduje, że jest religia dość płytka wtedy, bo miłość jakby wtedy jest niezakorzeniona, nie ma pewnej takiej, nie ma jakby umiejętności rozróżniania pewnych rzeczy, niewiele wie się o Bogu, więc miłość owszem, nie wiem, może być bardzo gorąca, może ludzi napędzać do jakichś działań, to przecież w historii Polski to wiemy, że potrafiła miłość do Boga napędzać rzeczywiście ludzi i wielu na pewno świętych też takich niekanonizowanych, nieznanych w Polsce dzięki temu właśnie powstało, ale z drugiej strony brakuje pewnego takiego zakorzenia, brakuje takiego fundamentu, który daje nic innego jak mądrość, jak poznawanie najpierw na tym poziomie naturalnym, ale to przecież wznosi się zawsze, filozofia też będzie nas wznosiła do poznania właśnie Boga jako pierwszej przyczyny, a potem to jest pewnym fundamentem do przyjęcia objawienia. Rzeczywiście bardzo mocno wiążą się ze sobą te porządki naturalne i nadprzyrodzone. To będziemy zresztą widzieli, kiedy będziemy mówili o tym, w jaki sposób ci pierwsi filozofowie, którzy się nawracają na wiarę katolicką, w jaki sposób oni mówią o objawieniu, w jaki sposób oni mówią o niej jako pierwszej, jako o doskonałej filozofii, jako takiej wspaniałej, jakby prawdziwej, całkowicie filozofii, takiej doskonałej filozofii, która została im objawiona, jakby przyniesiona z nieba, jakby wpisują to, co dostali od Boga przez Chrystusa, wpisują to jakby w tą swoją filozoficzną wiedzę. A więc traktują to jako właśnie pewną mądrość. Właśnie traktują to jako coś takiego. I też ciekawą jest zasadą to, że właśnie to, że sprawiedliwe życie bierze człowiek sprawiedliwy, że każdy człowiek działa według tego, jaki jest. To też jest bardzo charakterystyczne dla świętego Tomasza. To w ogóle w życiu duchowym jest bardzo mocno widoczne. Prawdę powyższą można pojąć jaśniej na podstawie takiego argumentu. Myśleć mądrze, dochodzić do poznania jest samo przez się pożądane przez człowieka. Jest również pożyteczne dla życia praktycznego.
Nie, nic bowiem nie przedstawi nam się jako dobre, jeżeliśmy tego nie rozważyli i mądrze nie wykonali. Wszak niezależnie od tego, czy szczęśliwe życie zależy od przyjemności, czy od moralnej doskonałości, czy też od mądrości, trzeba jednak filozofować, bo głównie poprzez filozoficzną refleksję osiągamy jasny pogląd w tej materii. To jest właśnie to, że po pierwsze i tak najdoskonalszym rodzajem działalności człowieka jest właśnie myślenie. Jest nic innego jak kontemplowanie. Zajmowanie się tymi najważniejszymi teoretycznymi zasadami, co też wymaga zrozumienia podstaw rzeczywistości. To się też przenosi na ten poziom nadprzyrodzony, bo na tym właśnie życie w niebie polega. I też skoro życie w niebie na tym polega, to i życie na ziemi musi się jakoś dostosowywać do tego. Musi być pewna harmonia pomiędzy tym, co jest tutaj na ziemi, nadprzyrodzonym, a tym, co jest już nadprzyrodzonym w niebie, czyli to jest, co jest na poziomie chwały. I tak rzeczywiście jest. I dlatego święci, nawet jeżeli są bardzo prostymi ludźmi, nie znającymi zupełnie filozofii, to jednak na poziomie tym nadprzyrodzonym będą przez Ducha Świętego jakby obdarzani taką specyficzną mądrością. To jest właśnie mądrość jako dar Ducha Świętego. Ale też oczywiście pamiętajmy, że musimy te swoje naturalne zdolności rozwijać maksymalnie. Że niezależnie od tego, jakie one są, jakby zawsze warunkiem pełni tej doskonałości na poziomie tym religijnym, nadprzyrodzonym, to jest wykorzystanie wszystkich naszych naturalnych zdolności. Znaczy, są święci, którzy byli nawet, powiedzmy tak brzydko, idiotami, ale nie ma takich, którzy byliby leniuchami, którzy byli próżniakami, którzy nie wykorzystali tego wszystkiego, co mieli. Wobec tego, jeżeli tutaj jesteśmy, to też oznacza, że mamy pewne talenty, musimy te talenty rozwijać, musimy starać się rozwinąć nasze naturalne zdolności poznawcze i właśnie osiągnąć pewien poziom filozoficznego rozwoju i zrozumienia rzeczywistości tego czysto naturalnego po to, żeby stać się potem doskonalszymi ludźmi też w sensie właśnie chrześcijańskim. W sensie tym nadprzyrodzonym również. Ale jeszcze jest ciekawą rzeczą to, że jednak ta teoria dla samej teorii, ta kontemplacja dla samej kontemplacji, jakby tak zupełnie w oderwaniu od działalności praktycznej rozważana, praktykowana, jednak okazuje się, że ma ogromne znaczenie dla życia praktycznego. Okazuje się na końcu, że jednak wcale żeśmy nie zainwestowali źle, bo nie tylko żeśmy najdoskonalszą cząstkę uratowali, ale także okazuje się, że jednak ta kontemplacja staje się jakby takim źródłem tej czy działalności apostolskiej w przypadku kapłana, czy w ogóle jakiejkolwiek praktycznej działalności. Chociażby właśnie ze względu na to, że człowiek mądry teoretycznie będzie też i w praktyce mądry. To właśnie przede wszystkim mądrość daje. Inteligencja nie daje i wiedza tego tak nie daje. Dlatego współczesny świat, który wcale nie chce tego, żeby ludzie mądrze postępowali, ale chce, żeby byli inteligentni i żeby dużo wiedzieli, bo w ten sposób korporacje czy różne tam inne instytucje mogą na nich zarobić. Tak? To właśnie rozwijają właśnie te rzeczy, to znaczy wiedzę, inteligencję, właśnie te cnoty intelektu spekulatywnego, teoretycznego, ponieważ one potem dają możliwości zarabiania pieniędzy w służbie właśnie tych jakichś tam różnych dziwnych sił, często przecież bardzo wrogich Bogu. Natomiast nie zależy im na rozwijaniu mądrości, bo z niej potem, dzięki niej, człowiek widzi wszystko w świetle pierwszych zasad i dzięki niej może, przede wszystkim dzięki niej, może wtedy w praktyce mądrze żyć. Może żyć w sposób roztropny, czyli w sensie takiej praktycznej jakby mądrości. Takiej zdolności już do praktycznego, mądrego działania. Pisze dalej Arystoteles. Poszukiwanie we wszelkiej wiedzy wyników różnych od niej i żądanie, ażeby była użyteczna, jest stanowiskiem ignorującym od początku różnicę dzielącą rzeczy dobre od koniecznych. A przecież różnią się one w stopniu najwyższym. Te bowiem rzeczy, które są cenione ze względu na coś innego, bez których życie jest niemożliwe, powinny być nazywane koniecznymi i współprzyczynami. Natomiast te, które są cenione dla nich samych, nawet gdyby nic innego z nich nie wynikało, już wiemy, że wynika, powinny być nazywane dobrymi we właściwym znaczeniu. To bowiem nie jest bardziej pożądane niż tamto, a tamto bardziej niż coś innego. I tak dalej w nieskończoność. Trzeba więc gdzieś się zatrzymać. Jest przecież rzeczą śmieszną domagać się od wszystkiego korzyści poza rzeczą samą i pytać, jaka z tego dla nas korzyść i jaki pożytek. No niestety dzisiejszy człowiek właśnie taki sposób myśli, tak jest kształcony, tak właśnie funkcjonują dzisiejsze instytucje edukacyjne bardzo często. Bo zaiste, jak twierdzimy, ten, kto pyta o to, nie jest bynajmniej podobny do tego, kto zna piękno i dobro, albo kto odróżnia przyczynę od współprzyczyny. Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli mądrość filozoficzna nie okazuje się użyteczna i korzystna. Nie nazywamy jej bowiem korzystną, lecz dobrą, a powinna być pożądana nie przez wzgląd na coś innego, lecz na nią samą.
Bo tak jak podróżujemy do Olimpii dla samego widowiska, nawet gdyby nic więcej z tego nie wynikało, i tak jak oglądamy Dionizję nie dla uzyskania czegoś od aktorów i wiele innych widowisk stawiamy wyżej od pieniędzy, tak oglądanie świata cenimy ponad wszystkie rzeczy, które nam się wydają pożyteczne. Zaiste bowiem nie można dokładać starań, by zobaczyć ludzi naśladujących niewolników albo walczących i biegnących, a nie uznać za słuszne bezpłatnego oglądania natury rzeczy i prawdy. Ale jednak okazuje się, że jest pożyteczna ta mądrość. I pisze dalej tak. To, że teoretyczne myślenie daje ludziom największe korzyści, można dostrzec łatwo w sztukach praktycznych. Bo tak jak rozumni lekarze i liczni znawcy ćwiczeń gimnastycznych zgadzają się, że ci, którzy chcą być dobrymi lekarzami albo trenerami, muszą mieć ogólną wiedzę o przyrodzie, tak też dobrzy prawodawcy muszą mieć ogólną wiedzę o przyrodzie i to w stopniu o wiele większym niż ci pierwsi. Tamci bowiem są tylko twórcami doskonałości ciała. Ci drudzy natomiast interesują się doskonałością duszy i chcą uczyć o dobrym i złym stanie państwa i z tego powodu potrzebują jeszcze więcej filozofii. Oczywiście wiemy, że w praktyce tak już dzisiaj od bardzo dawna nie jest. To oświecenie niestety to zrobiło, że jakby postawiło, przewartościowało już właściwie nowożytność, ale w oświeceniu to jest już bardzo mocne. Z tego potem wynika dowartościowanie przede wszystkim nauk, tych szczegółowych, nauk ścisłych, pozytywizm stąd później, ale i jednocześnie oczywiście atak na metafizykę, na podstawę filozofii, o tym będziemy mówili, zanegowanie możliwości poznania filozoficznego, to jest u Kanta już bardzo mocne i to się niestety odbija jakby czkawką też i w naszych czasach jeszcze nawet jest to wyraźniejsze może, dlatego dzisiejsze rządy koncentrują się na tym, co jest praktyczne, nie myślą o tym, co jest teoretyczne, to jest oczywiste, wiemy, że tak niestety jest. Wiedza ta jest w zasadzie teoretyczna, pisze Arystoteles, ale pozwala nam kształtować wszystko podług niej. Bo tak jak wzrok nie tworzy i nie kształtuje niczego, gdyż jego zadaniem jest sądzić, ujawniać wszystko, co może być widziane, tak wiedza umożliwia nam ze swoim pośrednictwem działanie i daje nam największą w nim pomoc. Bez niej bowiem bylibyśmy zupełnie niezdolni do działań. Jest przeto jasne, że mimo iż wiedza jest teoretyczna, to jednak dokonujemy wielu rzeczy według niej. Pewne działania podejmujemy, innych unikamy, a w ogóle wszystko, co dobre, uzyskujemy dzięki niej. Dlatego też nie powinniśmy stronić od filozofii, jeżeli ona jest, jak sądzimy, posiadaniem i uprawianiem mądrości. Stąd nazwa przecież filozofia, miłowanie mądrości. A mądrość jest najlepszym ze wszystkich dóbr. Jeżeli w pogoni za korzyścią materialną narażamy się na niebezpieczeństwo, płynąc aż do słupów Heraklesa, to tym bardziej nie powinniśmy lękać się trudu i kosztów w dążeniu do mądrości. Zaiste człowiek pospolity pragnie raczej żyć, niż żyć dobrze. Idzie za opinią mas ludzkich, a nie uważa za słuszne, ażeby owe masy szły za jego opinią. Szuka bogactwa, a nie troszczy się w ogóle o to, co szlachetne. I tak rzeczywiście jest w dzisiejszym świecie. Świat współczesny w ogóle robi bardzo wiele, abyśmy byli takimi pospolitymi ludźmi, abyśmy nie zajmowali się tym, co teoretyczne, to oczywiście w pewnym konkretnym celu właśnie, abyśmy nie umieli potem dobrze wybierać, abyśmy po prostu starali się być tylko dobrymi narzędziami w rękach innych. I to jest bardzo widoczne. To, do tego właśnie dąży współczesny świat, już właśnie to osiągnął, tylko stara się teraz to jakby utrwalić właśnie ten stan posiadania. A jeszcze i to, że wszyscy ludzie chętnie zajmują się filozofią i chcą się jej poświęcić, pozostawiając wszystkie inne sprawy na boku. Tak do pewnego stopnia jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o dorastające dzieci. Bo zasadniczo dziecko tak w wieku mniej więcej 5-6 rok życia, kiedy się budzi rozum, zaczyna zadawać bardzo wiele pytań, które właściwie są pytaniami, można powiedzieć, takimi filozoficznymi do pewnego stopnia. Bo szuka dziecko racjonalnych odpowiedzi na pytania właśnie takie filozoficzne. Z czego coś się wzięło, dlaczego coś właśnie zostało utworzone, jaki jest cel właśnie działania jakiejś rzeczy, z czego zostało coś zrobione, jaka jest ta wewnętrzna jakby konstytucja danej rzeczy. Rzeczywiście dzieci bardzo wiele takich pytań zadają. Właśnie to takim pytaniem, potem będziemy jeszcze o tym mówić, pytaniem charakterystycznym dla filozofii jest pytanie dlaczego. Tak jak dla nauk, takim pytaniem, tych nauk szczegółowych, tym zasadniczym pytaniem jest w jaki sposób, jak coś zachodzi, na przykład w fizyce, w jaki sposób zachodzi jakieś przejście między jakimś jednym stanem fizycznym a drugim, czy w naukach technicznych, w jaki sposób osiągnąć jakiś pożądany wynik, w jaki sposób jakąś maszynę skonstruować, żeby ona wypełniała pewne zadania, tak w filozofii szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego.
właśnie to takie pytanie najgłębsze. Dzieci rzeczywiście dużo tych pytań zadają i takie jeszcze 10, nawet 12-letnie dzieci bardzo wiele tego typu pytań potrafią zadać, na przykład na katechezie, pytają się, dlaczego Pan Bóg nie zniszczy diabła, skoro jest przecież nieskończenie silniejszy i tak dalej. To są pytania właśnie takie bardzo, tutaj akurat trochę teologiczne, ale właśnie na tym podłożu filozoficznym. Natomiast potem przychodzi taki moment, kiedy już dzieci tych pytań nie zadają, nawet niekoniecznie dlatego, że znają już dobrze odpowiedzi, tylko przestaje już to interesować. To jest właśnie działanie współczesnego świata. Przestaje interesować. A druga sprawa jest taka, że są też cały czas oczywiście ludzie, już nawet dorośli, którzy ciągle się te pytania filozoficzne by mogli i chcieli, nawet próbują zadawać, ale po prostu nie mają czasu na to, żeby uzyskiwać odpowiedzi. To jest też niestety smutne. Ale pisze Arystoteles zauważa, a przecież w jego czasach było podobnie, to znaczy nie było tego pierwszego elementu może, ale był ten drugi, to znaczy niewielu było ludzi, którzy mogli sobie pozwolić na uprawianie filozofii. To było zajęcie dla tych, którzy mieli czas, którzy mieli tym samym pieniądze. Takich przecież nie było za dużo. Że wszyscy ludzie chętnie zajmują się filozofią, chcą się jej poświęcić, pozostawiając wszystkie inne sprawy na boku, jest widomym znakiem, że oddawanie się jej jest przyjemnością. Nikt bowiem nie chce przez długi czas ciężko pracować. Ponadto uprawianie filozofii różni się bardzo od wszystkich innych zajęć, bo do jej uprawiania nie są wszak potrzebne żadne narzędzia ani odpowiednie miejsce. A jeżeli ktoś gdziekolwiek na świecie rzuci jakąś myśl, zdolny jest filozof pojąć prawdę, jak gdyby była rzeczywiście obecna wszędzie. Tak rzeczywiście jest. Zostało więc dowiedzione, pisze na końcu Arystoteles, że filozofia jest możliwa do opanowania, że jest największym dobrem i że jest łatwa do uprawiania tak, iż pod każdym względem godna jest tego, żeby się nią ochoczo zająć. Tak mniej więcej wygląda zagadnienie celu filozofii, poznania filozoficznego. Jakby dzięki temu też mamy, mam nadzieję, większą taką motywację do tego, żeby starać się w tych latach, które nam jeszcze Pan Bóg tutaj na ziemi przeznaczył, żeby zająć się poznawaniem filozofii. Ale poza celem, cóż takiego możemy o filozofii powiedzieć? Mówiliśmy, że filozofia, bo jeżeli się w ogóle mówi o jakiejś nauce, filozofia też jest pewnego rodzaju nauką, tylko właśnie bardziej ogólną, to zawsze mówi się, to jest taka typowa klasyfikacja nauk, zawsze mówi się o tym, czego ta nauka dotyczy i też, czyli o przedmiocie, a także mówi się, to jest przedmiot materialny, czyli czego dotyczy, i przedmiot formalny, czyli w jakim aspekcie rzeczywistości jest dana rzecz badana, w jaki sposób konkretna nauka podchodzi właśnie do tej rzeczywistości, czy do tego elementu rzeczywistości. Więc jeżeli chodzi o przedmiot nauki, jaką jest filozofia, to już żeśmy też powiedzieli, ale to trzeba powtórzyć, że chodzi o całą rzeczywistość. To wszystko, co jest, nie tylko takie rzeczy właśnie dotykalne, empirycznie poznawalne, ale te, które są ponad przestrzenią, ponad czasem, takie jak dusza, takie jak aniołowie, nawet jak Bóg, to wszystko jest w polu zainteresowań filozofii. Także takie sprawy, jak takie wydawały się bardzo subiektywne, jak jakieś moje emocje, stany emocjonalne, moje myśli, które są tylko w mojej głowie, one też właściwie przecież są czymś konkretnym, realnym, istniejącym to w mojej głowie, jeżeli to są jakieś myśli, jeżeli to są moje myśli, to istnieją w mojej głowie, jeżeli to są jakieś moje uczucia, istnieją jakoś we mnie, ale one też jako takie są czymś, czym się filozofia może zajmować. Tylko musimy wtedy pamiętać, że są, jeżeli to są moje myśli, no to one wtedy istnieją we mnie, a nie gdzieś tam w jakiejś obiektywnej, gdzieś tam w jakiejś przestrzeni, ale to nie znaczy, że filozofia się tym zajmować nie może. Ta filozofia rozumiana w sposób realistyczny, filozofia atomistyczna, arystotelesowska, w tym nurcie uprawiana. Tak, jak najbardziej może się takimi rzeczami zajmować, tylko musi zawsze pamiętać, czym tego rodzaju koncepty są. Jeżeli będziemy zajmowali się jakimiś Pegazami, czy jakimiś innymi tam trójskrzydłymi aniołami, jako pewnymi bytami takimi myślnymi, które po prostu są jakimiś naszymi konceptami. Dopóki nie są one sprzeczne same w sobie, możemy o nich myśleć. Też filozofia realistyczna będzie mogła się nimi zajmować, ale pod warunkiem, że cały czas będziemy pamiętać o tym, że to są tylko jakieś nasze koncepty, że one nie istnieją gdzieś tam w rzeczywistości. No wtedy będziemy rzeczywiście uprawiać filozofię realistyczną, a nie filozofię już idącą w kierunku filozofii idealistycznej, czyli jakąś postać ontologii, która zajmuje się tym wszystkim, co jest niesprzeczne, bo to właśnie wcześniej czy później kończy się uprawianiem filozofii idealistycznej. A więc zajmujemy się całą rzeczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o ten przedmiot formalny, czyli ten aspekt, którym ujmujemy rzeczywistość, to tutaj filozofia realistyczna będzie w tej swojej dojrzałej postaci, tej, którą my dysponujemy, będzie tym aspektem formalnym, będzie istnienie.
To znaczy, że zajmujemy się tymi rzeczami właśnie w aspekcie ich istnienia, które jest jakby czymś najgłębszym w całej rzeczywistości, jak nam święty Tomasz będzie to udowadniał. To jest coś najgłębszego, ten najgłębszy taki jakby taki akt, już mówiąc tym filozoficznym językiem, coś naprawdę najgłębszego, istniejącego jakby u podstaw całej rzeczywistości, każdej jakby rzeczy, właśnie to, że ta rzecz istnieje. To jest właśnie coś, co jest takie najgłębsze. Zresztą słowo byt. Słowo byt pochodzi właśnie od słowa bytowania, od czasownika bytować, istnieć. To, byt to jest właśnie wszystko to, co jest, co w jakimś sensie jest. Oczywiście ma pewną też treść, jest jakoś utreściowane, skoro możemy to odróżniać od innych bytów, skoro ten byt ma pewne właściwości, więc ma pewną treść, ale przede wszystkim on istnieje, jest tym, który istnieje. A więc tym aspektem, tym właśnie przedmiotem formalnym, czyli właśnie tym kątem, pod którym będziemy oglądać rzeczywistość, to jest właśnie istnienie tej rzeczywistości. I to jest też oczywiście patrzenie na świat w sposób możliwie najgłębszy, bo to jest właśnie ta najgłębsza jakby rzecz ukryta, można powiedzieć, znaczy nie tyle rzecz, tylko właśnie w rzeczy jest to coś, co jest najgłębiej ukryte. To jest właśnie to istnienie. I musimy, skoro to jest, filozofia jest tym umiłowaniem mądrości, skoro jest dla samego poznawania i skoro tak mocno wiąże się z mądrością, czyli wiąże się z tymi pierwszymi przyczynami, czyli szukamy tych przyczyn najgłębszych. Szukamy przyczyn najgłębszych, szukamy właśnie tego, co jest najgłębsze tej filozofii realistycznej, to będzie właśnie istnienie. I następnie jeszcze metoda. To jest jeszcze kolejna rzecz poza przedmiotem materialnym, formalnym, poza celem, którym żeśmy omawiali na samym początku. To jeszcze jest kwestia metody. W jaki sposób będziemy w filozofii badać rzeczywistość? I metoda jest jakby rzeczą wtórną wobec przedmiotu, wobec celu. Ona jakby jest czymś, co ma nas do tego celu prowadzić w ramach właśnie tej czy innej dziedziny. Otóż metoda w przypadku filozofii tej realistycznej, tomistycznej, to jest nic innego jak szukanie po prostu tych jakby czynników, które powodują, że dana, badana przez nas rzecz jest niesprzeczna. Czyli chodzi o uniesprzecznianie tego wszystkiego, co jest owocem naszego poznania. Poznajemy pewną rzeczywistość i szukamy wytłumaczenia dla niej. Właśnie zadajemy to pytanie dlaczego. Pytanie filozofotwórcze dlaczego. Dlaczego to właśnie jest takie, a nie inne. Dlaczego w ogóle jest. I tym sposobem szukamy przyczyn. Szukamy niczego innego, jak właśnie tych wszystkich warunków, dzięki którym dana rzecz może istnieć, może być wytłumaczalna. I zadziwiającą rzeczą, że ludzie bardzo rzadko są konsekwentni w zadawaniu tego pytania. Są mało konsekwentni w próbie wyjaśnienia rzeczywistości. Że na jakimś etapie często dopuszczają jednak absurd. Że dopuszczają jednak jakiś poziom niezrozumiałości rzeczywistości. To jest bardzo charakterystyczne dla też tych współczesnych, tych różnych nurtów filozoficznych. Gdyby być konsekwentnym, to należałoby zawsze zadawać to pytanie właśnie dlaczego coś jest i w ten sposób dochodzić do pierwszej przyczyny. Wtedy właśnie zawsze dojdzie się do Boga, do tego pierwszego poruszyciela. Natomiast ludzie często do tego nie dochodzą, ponieważ przestają zadawać pytanie. Jakby uznają, że świat jest nieracjonalny, że świat jest niepoznawalny. Że właściwie to albo tego pytania nie należy zadawać, albo jakąś nieracjonalną odpowiedź na to pytanie i tym samym gdzieś tam zatrzymują się gdzieś w połowie drogi. A więc właśnie szukamy tych najbardziej podstawowych czynników w danej tej istniejącej rzeczy, czyli w danym bycie, które powodują, że ten byt właśnie może sobą być. I to powoduje, że odkrywamy na tym najgłębszym poziomie konstytucję danej rzeczy. Tak? Cały czas jeszcze w filozofii właśnie pamiętamy o tym, że tutaj nie ma żadnych takich redukcjonizmów, dlatego możemy opisywać i anioła, i możemy opisywać właśnie jakiegoś robaka, że możemy opisywać człowieka, możemy opisywać kamień, że tutaj te pojęcia, którymi się będziemy posługiwać, mają bardzo szeroki zakres, ale jest jeszcze bardzo jedna charakterystyczna rzecz dla filozofii. Bez jej zrozumienia, bez jej uwzględnienia nie rozumie się faktycznie filozofii. Mianowicie zasada analogii. To znaczy trzeba rozumieć, że pojęcia, których używamy, nie są pojęciami takimi jednoznacznymi w takim sensie jak pojęcia w fizyce, jak w naukach. Gdzie jednoznaczność oznacza po prostu, że na przykład definicja pędu jest taka sama. Wszystko jedno, czy ją odnosimy do elektronu, czy odnosimy do planety masy. Jeżeli ustalamy tylko jakiś układ odniesienia i tak dalej, mówimy już tam o ruchu, to ilość tego ruchu, czyli pęd, będzie tak samo zdefiniowana. Możemy oczywiście mówić o pędzie w sensie fizyki relatywistycznej czy klasycznej, te równania będą trochę inne, ale jedne się będą sprowadzały do drugich, to po pierwsze, a po drugie ciągle jednak abstrahujemy od tego, czy te obiekty są duże, czy małe, czy te obiekty są żywe, czy
nie są żywe, czy takie są, czy inne, czy racjonalne, czy nieracjonalne, to jakby nie ma żadnego znaczenia. Natomiast w przypadku filozofii pojęcie na przykład formy, potem się zajmiemy definiowaniem, jednak to pojęcie przecież ono jest właśnie tylko analogiczne. Czyli kiedy mówimy o formie w przypadku człowieka, formą jest dusza nieśmiertelna. Kiedy mówimy o formie w przypadku jakiegoś tam kamienia, to będzie coś zupełnie innego, co wcale nie ma tych właściwości, dokładnie tych samych, które możemy przypisać formie, jeżeli mówimy o formie w przypadku człowieka. To są tylko pewne analogie i musimy to sobie to uświadomić i pamiętać zawsze o tej zasadzie. Będziemy oczywiście o tym jeszcze mówić, tak z punktu widzenia technicznego, ale właśnie użycie zasady analogii powoduje, że możemy naprawdę zrozumieć całą rzeczywistość bez tych redukcjonizmów, bez takiego jakiegoś upraszczania rzeczywistości, które jest charakterystyczne, było charakterystyczne dla tych pierwszych systemów, zresztą filozoficznych, jak niedługo zobaczymy. Tak więc już tak podsumowując, tak właśnie wygląda sprawa z filozofią, a więc będzie ona się zajmowała całą rzeczywistością właśnie pod kątem istnienia tej rzeczywistości, tych najgłębszych, jakby ogólnie najgłębszych tych czynników, które rzeczywistość konstytuują, które powodują, że rzeczywistość jest właśnie taka, a nie inna i będziemy szukać tych czynników, to jest ta metoda, a celem jest po prostu poznanie dla samego poznania. Ave Maria Stella, Dei Matera.